Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Forces. I oczywiście będziemy kontynuować. Ostatnio stanęliśmy na... Chemical Plant, classic Sonic. Things were going well with Operation Big Wave. Then everything fizzled out when that Phantom Ruby kicked in. That fake shadow was created using the Phantom Ruby's power, right? Even if it's a virtual reality projection, it's as strong as the real shadow. Rouge, have you found the intel I was looking for? No, not yet. But I have reports that Eggman's database is located at the chemical plant. If we can check that out, we might find something there. That sounds like a promising lead. We have to figure out the secret behind Infinite's power and virtual reality. Tails, can you handle this? Got it. I'll take Sonic, I mean the other Sonic, with me and head to the chemical plant. Spoko, więc classic Sonic chemical plant. Chemical plant, chemical plant. Dobra, więc ogólnie dużo ludzi tutaj hejtowało classic Sonica, że nie może zrobić tutaj, nie może wyjść na loop. I to nie przeszkadza osobiście, bo ja zawsze zmieniam się w kulkę, jak robię, jak schodzę po loopach, więc sorry, ale ja tego issue nie mam. Więc oczywiście nie zajmujemy się red ringami. Ha! Będę mówić cały czas ringi. Nie, ludzie z nieba widzą. No oczywiście, jak robię, jak się zmieniam w kulkę, to Sonic jest zdecydowanie dużo szybszy. Więc nie wiem, po co miałby ktoś się w ogóle męczyć po prostu z normalnym schodzeniem, znaczy schodzeniem, z bieganiem z górki jako classic Sonic. Aha, tu nic nie ma, dobra. Lubię muzykę Chemical Plant, Classic Sonica. Ogólnie Classic Sonic ma fajne muzyki, tylko ludzie tak trochę narzekają na wszystko z tym Classic Soniciem. A muzyka, jak się wsłucha w nią, to jest bardzo fajna według mnie. To co trzeba tak do niej przywieknąć. No i mamy... sławną znaczy nie tak sławną, ale no sławną część Chemical Plant pod wodą. No. A! Już tutaj bardzo dziękuję. I myk! I teraz akurat wszyscy przejrzemy pod oknem. Uff! Okej, okay, to jest fajne. Dent. No nie zamień się w kulkę! Kapitanet. Dobra, trzeba szybko, bo zaraz będzie... Tum. A wiedziałem. W sumie szkoda, że nie zrobili tutaj żadnego remiksu tego, jak w... Znaczy remiksu. Remiksu, coveru, whatever. Tylko użyli oryginalnej muzyki. Ale zrobiliśmy. W ogóle tam ten cień tak dziwnie padał na ten goalpost. Jak dziwnie to wyglądało w sumie. Jest ranga! Jej! Mamy kolejny medal. Ukończono etap misję. Ukończę etap 18. Mamy... O! Czapka gamera! O! To trzeba ubrać! Ukończono etap 18 z rangą S. Nic mi się czy nie podoba. No i to chyba tyle, więc idziemy dalej. So, this is where the database is. Hold on a sec, while I access the data from this computer. Okay, failed battle plans, robot designs. Wow, he's got like 10 terabytes of selfies. So where does he keep the... Found it! Virtual reality weapon, the Phantom Ruby. A weapon that takes control of people's visual and depth perception to feed false information to the brain, creating a new reality for them. So real, if you bump yourself in it, your sleeping self will bruise? It's hard to believe. Eggman experimented with lots of prototypes, and then incorporated the final version into Infinite. If
I'm reading this data correctly, then there might be a weakness. This is huge! Let's get this information back to the others. Dobra. I Redgate Bridge, czyli... dobra, nie będę. I don't like sitting on the bench, but there's nothing to do till Tails gets back. Way to jinx it! Metal Sonic has been spotted in the city! Is it another fake? Why would they bother making a fake out of something that already isn't real? Couldn't they just build more? A właśnie o to chodzi z tym Metal Sonicem, na cholerę. Te wszystkie projekcje Metal Sonicu. Either way, it's getting wrecked. Let's go, partner. Bo też mi się wydaje, że taki normalny Metal Sonic, w sensie zbudowany, byłby zdecydowanie silniejszy niż projekcja. No ale dobra, więc Redgate Bridge i dodatkowo to jest poziom z walką z Metal Sonicem. A więc let's do it! To miałoby więcej sensu, jakbyśmy grali Shadowem, ale dobra. W ogóle jaki mamy... Mamy... Dobra, nieważne. Jeszcze musimy wyjść na chwilę. Sorry. Muszę zmienić awatara. Nie ranki... A, ja tu nie mam konta przecież na PSN-ie. Awatar. Bro, wyspon. Ja taki w reguli chmierzę. No to dwojga z ogóle już lepsze jest to. Przymierzalnia. O, przy okazji możemy sobie coś zobaczyć. Czy coś nam się podoba do awatara? I tu nic. Z oczami raczej pozostanę z moimi okularami. Tu jest coś ciekawego. Ech, możemy to dać, I guess. Żeby miało więcej sensu, jak się komunikują. A czy rękawiczki jakieś mi się bardziej podobają niż te? I tak kolorystycznie by te bardziej pasowały. W sumie, a zostawimy takie. Czy buty? Mega drive'owe buty zostawię, bo one są fajne. Chociaż zmieniłbym na cysł przusy chociaż. No, one tak mi lepiej pasują, to są przusy. Niż... Nie wiem, tak kolorystycznie mi się lepiej wpisuje. Korpus, no to mamy tylko tutaj Sanika. Bo nie ma tej takiej. Nie ma nic, co ja bym tutaj lubiał. Kombinezon, no może kombinezon jakiś fajny jest. Na przykład ten z Mega Drive'a, który mam na swojej postaci, nie mam. No to cóż, no to zostawiam go tak. Zmieni osłonę twarzy. Aktywowana premia. Fajnie. Dobra, więc Redgate Bridge, teraz już na serio. I są... To jest bardzo dziwne, ten soundtrack, który teraz słyszycie, trwa jakieś 2 minuty, normalnie. I słyszymy go tylko przez jakieś 10 sekund, ale no on ma chyba minutę albo 2 minuty, nie pamiętam już dokładnie. Tylko szuka Sonic. Z Sanikiem, przepraszam. Mink! Doskonale, oczywiście. Kurde. We can't let these things keep rampaging around the city. I Mink, i Boost, i Metal Sonic. Pamiętam do dziś, jak się jarałem muzyką. Znaczy, jak się jarałem, że jak to wszystko spekulowałem, co tu będzie. Aż w końcu, jak pokazano... co tam pokazano? Jak pokazano Tag Team, to więcej tych wyszło screenów z Metal z walką z Metal Sonicem. Ja miałem jeden pierścień, are you kidding me? I pokazano, że Metal Sonic jest bossem Tag Team. To mi się spodobało. Lubię właśnie pomysł bardzo, jeśli chodzi o tak. Zawsze nie jest jakiś nowy pomysł, bo to jest praktycznie... Ała. Super Sonic'iem tak się nie dzieje. Ale co chciałem powiedzieć, że... Że...
Za bardzo mi się podoba koncept Tag Team, chociaż to nie jest jakieś nowe, bo przecież były takie gry jak Sonic Heroes i tak dalej, które to miały no troszkę lepiej zrobione. Ale styl, bardzo mi się podoba sam koncept tego, że nasza postać może mieć taką interakcję ogólnie. No już prawie wykonaliśmy ogólnie. Are you kidding me? Uff. No, szybciej. Pyk. Teraz double boost! I ta krótka wersja, która mi się nie podoba dosyć. I pyk! I pokonany Faker. Metal Sonica. Metal Sonic ogólnie jest jedną z moich ulubionych postaci, jakby ktoś nie wiedział. O, i dzięki premii nawet chyba dostaliśmy S. Dobra, i ukończono etap 19. Dostajemy takie coś. O, mamy nawet buciki Robin Hooda. I etap 19 z rangą S. Dostaliśmy nowe wiertło. Wierzchnięgi z czerwoną gwiazdką w sumie 25. Miałem trochę więcej kapsułek niż oczekiwałem. A! Etap ekstra odblokowaliśmy, ale fajnie. Hey, that was great! We're like a well-oiled machine! Fighting a well-oiled machine. Huh? Aha. No i nadal to kurde, no nie wiem jak to wyłączyć. Kurde, nie wiem. Napiszę do PlayStation. Kurde, PlayStation, ogarnijcie się. Przestańcie to na mnie wymuszać, że nie potrzebuję tego, tej informacji. Chyba Garden Rock. Przelotnicza. O, to dwa etapy nawet blokowałem. Tajne. Fajnie. Więc coś jeszcze chcę zmienić w awatarze, żebym sobie zobaczył ten Wispon drugi. Zyskujesz prędkość podczas lądowania. Pozwala sprawnie się zatrzymać bez względu na prędkość. Blokuje takie rogi hamujesz. To mnie nie będzie potrzebne, więc zmienimy na ten. Więc Guardian Rock. Got it, Sonic! I figured out a way to stop Eggman's Phantom Ruby! Great work, Tails! Based on these readings, the Phantom Ruby requires an incredible amount of energy, which only the Death Egg can provide. We simply stop the energy transfer, and boom! The Phantom Ruby is practically useless! Nie podoba mi się cały czas to, że niektóre rzeczy nie są tutaj przetłumaczone, jak na przykład teraz, gdybyście polegali tylko na napisach, nie dowiedzieliście się, nie ogarnęlibyście, że cała ta energia, która jest przez... która generuje... Cała energia jest generowana na defek. To co powiedział Tails, no... Ugh. Ale jakoś nie chcę mi się tłumaczyć, to po prostu to wyjaśniam, co tu jest z czasem. Simply. Last I checked, the Death Egg is a heavily fortified... well, Death Egg. True, but I came up with a plan. First, we distract Eggman. While he's not paying attention, we use the chemical plant computer to hack into the Death Egg's weapon systems and shut it down. With no weapons, destroying the Death Egg will be a piece of cake. No Death Egg means the Phantom Ruby is nearly useless. No, you know, it's just crazy enough to work. So, first we need a distraction. I'm on it. No way, Knuckles. You're too easily distracted. That's not a good trait for a distraction. Plus, you're our commander. We kinda need you here. How about the rookie? Eggman would never expect it. It may even throw him off a little. Good idea. You got your orders, rookie. We only have one more day before Eggman's plan is executed. So let's hustle. Jeśli on robi taką twarz cały czas, to ja na swoim playtrocie chyba tego nie zauważyłem. Nie, ta twarz jest świetna po prostu. Lubię to. Ale dobra, Garden Rock. Green Hill Zone. Lubię tą muzykę. No serio, wiertło tutaj to jest... Ej. A no tak, zyskuje prędkość po lądowaniu. Akurat to mi nie jest zbyt potrzebne, ale dobra.
A, mogę zrobić tak po prostu. No nie! Dobra, chyba jednak będę musiał zmienić z powrotem na ten mój stary drill. Bo to jest zdecydowanie... To mi się nie podoba, jak nie mam takiej kontroli zbytnio. Znaczy, w sensie nie podoba mi się, jak zyskuję prędkość po lądowaniu, bo to jest... niefajne. Ale spokojnie, spokojnie, my to zrobimy, tylko tą sekcję zdecydowanie muszę zrobić spokojnie. Ło! Dobra, czy jednak zabijałem na raz. Dalej w streamie myślałem, że jednak tego nie robią. Myliłem się. I myk! I Pixel umrze zaraz znowu. Ha! Ha! A tym razem nie ma tak. Tak po prostu na twości. Dobra. Zlamiłem trochę. Zdecydowanie nie będę używał już tego wiertła z prędkością. Nie przemyślałem dosyć tego. A ten poziom już był dawno skończony, gdybym tego nie zrobił. Spoko. Spoko, Knuckles! Czekamy sobie przed krabem, jak prawie, że jak Crush Bandicoot. I pyk! W sumie nawet nie wiem, co by się stało, jakbym tego nie zrobił. W sensie nie zareagował na tego kraba. Prawdopodobnie bym nie zmiażdżył i zabił, ale... to tam wie. Może jakiś sekret byłby. Nie wiem. 40 razy... nie zareaguj na kraba, a później zagraj 100 razy w Greenfield Zone i tak odblokujesz Silvera. Ja wam to mówię, tak się staje, to jest taki sekret w Sonic Forces. Uwielbiałbym, jakby ktoś tak zrobił. Użył Wispon wiertła podczas etapu Avatar. Dobra, to teraz dajcie mi jakieś dobre wiertło. Okej, czyli nie. Etap 20. O, mój kapelusz dostałem, fajnie. Teraz mogę sobie go założyć, ten czarny, bo czarny jest lepszy niż brązowy. Dobra. Więc zrobiliśmy. Garden Rock. I... Team Sonic, o, nawet nie... Myślałem, że ten cały czas pisze Resistance, a nie Team Sonic. O, odblokowaliśmy tak ekstra poziom. I Network Terminal. Ale wpierw ja sobie... Katemet. Zmienię sobie awatara z tymi właśnie zmianami. Głowa. Teraz to założę. Aha! Wyrazu lepiej. Może tam coś jest fajniejszego? Nie, nie ma. No co nie, zostawiamy mojego awatara i idziemy. Chemical plant. How's the rookie doing with the distraction? So far so good. We might have to stop using the nickname rookie if the kid keeps this up. Next, we've got to get to the computers at the chemical plant and shut down the Death Egg's weapon system. Perfect. I've been waiting for my turn to bust some heads. No więc network Shadow. Więc network terminal jako Sonic. I znowu chemical plant. Jezu, ale tu jest fajna muzyka taka, po prostu, że aż chce się po prostu, nie wiem. Atakować Death Egg. Po prostu. Muzyka po prostu jest taka dobra. Faktem ma dużo tego synchu i tak dalej, ale mi się podoba. Które skrzaniłem, ale dobra, nie ważne. A może jednak, nie? Ja chyba dobrze poszedłem. I'm heading into the chemical plant now.
I'd enjoy this even more if I wasn't on a mission. Okay, I'm in. The computer room is up ahead. You should be able to shut down the DefX defense system from there. I ta muzyka taka dosyć... W sumie nie wiem, taka jazzowa mi się trochę wydaje, taka mi nie pasująca trochę do klimatu, ale przyznam, podoba mi się. Pewnie jakbym się bardziej przyzwyczaił, to była zdecydowanie lepsza dla mnie. Ale mówię, no taka trochę, tutaj nagle taka szybka muzyka i jest fajnie, i nagle się po prostu zmienia w taką, że tak powiem, trochę spokojniejszą. To jest dla mnie śmierć. To jest dla mnie takie dziwne trochę. No, jedyne. Więc. No. Ach, ten gimmick taki śmieszny z... Dobra, teraz wychodzimy. Tak, wychodzimy. Dobra. Computer room? Kurde. Yay, computer room! Find the computer room! Ponów próbę. Ale tak jest, więc to jest fajne. Rozpocznij pęd poczek... Serio dostaję... Dobra. Zapomniałem po prostu, jakie są czasami te wyzwania. Boże, za wszystko tu się dostaje wyzwania. A niektóre nawet wyzwania... Przysięgam, niektóre wyzwania u mnie były zaliczone parę razy. I takie, co? Dlaczego parę razy zalicza się mi to samo wyzwanie? What the hell? O, muzyka się zmieniła. Działa plazmowe odzyskane. Nadzieja. Pokończę ta wstań. Więc w sumie zrobimy jeszcze... Defeg. Defeg's weapon systems are down. Now's your chance. Move! Hurry! Just destroy the Defeg and cut off the power supply! You're making it sound like a walk in the park! This is a Defeg! Don't sweat it! The other Sonic has this under control! No właśnie. Ten drugi Sonic przeszedł już Defeg. Dwa razy w sumie. Znaczy modern technicznie też, ale... Dobra, nie ważne. Oboje przeszli, ale ten drugi dopiero wraca z misji, I guess. Ale bardzo mi się podoba w sumie, że zremake'owali trochę tak, no mogę trochę powiedzieć, no zremake'owali, goddammit, że użyli po raz pierwszy Defeg takiego z Sonic & Knuckles. To mi się podoba, bo mało ludzi o tym wie, ale ja bardzo lubię Sonic & Knuckles. Sonic & Knuckles to najlepsza gra klasyczna do... cały czas. Może se tam być jakaś mania i mania plus. Sonic & Knuckles nadal jest best. Dajcie mi oryginalną manię, to wtedy mogę się zastanowić nad lepszą grą klasyczną niż Sonic & Knuckles. Zanim mi ktoś powie mechaniki, nadal to nie zmienia faktu, że 90% poziomu jest... Bo zaraz co? Okej. Okay. Jest po prostu remake'iem, a nie oryginalnym poziomem. O, i to mi się najbardziej podoba. Po prostu lecimy przez wszystko. Wow, that was fast. Dobra, i teraz znowu Meek! Nie, ja naprawdę lubię te sekcje, chociaż spowolniają, bo dosyć łatwiej było po prostu przejść. Czy goddammit. Bo łatwiej by użyć po prostu jakiejś platformy tu przejść. Ale styl, fajnie, podoba mi się. Podobają mi się te sekcje. Myk! I lecimy. Ala, bo ja się żygać będę. Jakby to Globox powiedział. O. I nieśmiertelność. Right.
Ha. I S. Kolejne. Ukończę tab 22. Nie dostanę achievementa za zrobienie drop dasha, albo spin dasha, albo czegokolwiek dasha. Zaskoczenie. Resistance pests and their clever little plots. They're like something on your shoe that you can't wipe off. It appears they have taken our legs right out from under us. Quite impressive, really. I don't have legs. Neither do you, dude. Don't remind me, dude. 5 more hours before the plan is executed. Infinite, let's make a tactical retreat so that we can remobilize our forces. And by tactical retreat, you mean to say... flee with our tails between our legs. I'm quite displeased about this, Doctor. Shut up and just follow me! What? Wait! No, ugh! Prosto to nagrywanie. Dobra, więc już prawie w sumie jesteśmy w 3/4 gry. Już prawie uratowaliśmy wszystko. Fajny etap, tak. Więc w sumie to teraz pozostało nam tylko ten obszar do uratowania. Więc tak, 1-2 odcinki nam zostały z Sonic Forces, ale już nie będę tutaj przedłużał, że tak powiem, bo już końcówka odcinka dosłownie, więc dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Oczywiście zobaczymy się w następnym odcinku Sonic Forces. Na razie i cześć! Pa-pa! Together we can show the world what we can do. You are next to me and I'm next to you. Push me on through until the battle's won. No one's gonna give a thing to us. Into each other we put our trust. Standing united. Chaos. Control.